Ewangelii według świętego Łukasza w 18 rozdziale czytamy taki fragment. A Piotr rzekł, oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. On zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. Jezus rozmawia z Piotrem, rozmawia ze swoimi uczniami o decyzji, którą kiedyś ci ludzie podjęli, decyzji pójścia drogą za Jezusem. Żeby zrozumieć ten fragment, trzeba go odczytać w trochę szerszym kontekście. Nieco wcześniej do Jezusa przychodzi pewien człowiek, który mówi: Panie Jezu, próbuję w moim życiu iść Bożą drogą, realizuję wszystkie przykazania, staram się żyć według Bożego Słowa. I wtedy Pan Jezus mówi do tego człowieka: wspaniale, cudownie, bardzo cieszę się, że udaje ci się w życiu iść Bożą drogą, ale jest jeszcze jedna mała rzecz, którą musisz zrobić. Jest jeden warunek, który musisz spełnić, żeby pójść za mną. Jesteś majętnym człowiekiem, musisz zrezygnować ze swojego majątku, zostawić go tutaj. I wtedy ten człowiek popada w smutek, dlatego że okazuje się, że jego spory majątek jest tak wielką kotwicą, która trzyma go w miejscu, że nie jest w stanie się poruszyć. Mam w ręce 100 złotych. 100-złotowy banknot. Myślę, że wielu z nas taki 100-złotowy banknot w swoim portfelu ma. A kto go nie ma, tego mu życzę, żeby taki banknot miał. Moi drodzy, co robimy z tym banknotem? Jaki jest nasz stosunek do niego? Jaki jest nasz stosunek do tego, co posiadamy? Do majątku, który posiadamy. Mniejszy lub większy, w formie pieniędzy, czy w formie różnego rodzaju nieruchomości, samochodu, rzeczy, które mamy. Na ile one są ważne dla nas w naszym życiu? Czy są dla nas najistotniejsze? Czy też są w życiu naszym rzeczy ważniejsze? A tą najważniejszą jest dla nas w ostatecznym rozrachunku życie z Panem Bogiem? Czy potrafimy zrezygnować? Czy potrafimy powiedzieć: Panie, dałeś mi, ale też straciłem, ale wiem, że idąc za Tobą w życiu, idąc Twoją drogą, idąc Twoimi śladami, Ty będziesz mi błogosławił nadal i będziesz dawał więcej, niż zostało mi odebrane. Tak jak to mówi Piotr i tak jak to mówi Jezus, który do Piotra kieruje takie słowa. Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w czasie przyszłym żywota wiecznego. Zaryzykować to, co się ma dla Jezusa, nie oznacza, że zostanie nam to zwrócone kiedyś w niebie w formie jakiegoś skarbu niebiańskiego. Ale Jezus obiecuje nam, że jeżeli oderwiemy nasze myśli od tego, co materialne tu na ziemi i zaufamy w pełni Jemu, nie czekając na nic, nie oczekując, Jezus będzie nam pomnażał wszystko to, co jesteśmy w stanie odłożyć na bok, to, co materialne. Będzie nam błogosławił w naszym życiu w sposób wymierny. I tego nam życzę, żebyśmy dzisiaj mając 100 złotych w ręku, a jutro może nie mając, potrafili zaufać Jezusowi, że On będzie pomnażał, będzie dawał więcej. Życzę błogosławionej niedzieli.